Myślę, że dla nas wszystkich to dziś wielki dzień, wielka radość. Tak jak zostało tu powiedziane, to wiele lat zmagań, to wspaniały złoty trójkąt, o którym często się mówi. Nauka, samorząd, biznes. Myślę, że to najbardziej doskonałe działanie, które dziś kolejny krok do sukcesu realizuje. Oczywiście zanim zobaczymy efekt końcowy, jeszcze trochę poczekamy. Niemniej jednak dziś dochodzi do wyczekanego momentu, do momentu, nad którym pracowaliśmy wszyscy bardzo długo. Stąd panie rektorze ogromnie dziękuję, bo wiem, że bez pana osobistego zaangażowania ten moment nie byłby możliwy. Podobnie jak bez zaangażowania osobistego i wizji pana dziekana, który od samego początku pozyskuje wszystkich, kogo można do tego projektu, żeby rzeczywiście ten sukces był możliwy. Cieszyć się należy również z tego, że mamy cennego partnera biznesowego, który daje gwarancję właśnie tego sukcesu. No i co równie ważne, że cały projekt będzie realizowany przez sprawdzoną firmę, która w Zabrzu niejedno działanie podejmowała, niejedną inwestycję już realizowała, z którą mamy bardzo dobre doświadczenie. Tak więc, szanowni państwo, dla mnie dziś to radość przeogromna. Tym bardziej cieszę się, że w tych trudnych warunkach potrafimy realizować konsekwentnie kolejne kroki w drodze do sukcesu. Panie rektorze, szanowni państwo, serdecznie dziękuję. W momencie, kiedy umowa była gotowa do podpisania i pan dziekan zapytał, gdzie będziemy tę umowę podpisywali, bez wahania odpowiedziałem: w ratuszu w Zabrzu. To dzięki działalności pani prezydent, dzięki wsparciu władz miasta rozwija się bardzo intensywnie ośrodek inżynierii biomedycznej w Zabrzu, dzięki inwestycjom, które miasto poczyniło, dzięki zaangażowaniu też pana dziekana Gzika, który od strony organizacyjnej wiele wkładu czyni tutaj, aby ten ośrodek się rozwijał. W Zabrzu w tej chwili mamy mocną inżynierię biomedyczną. Znajdujemy się w tej chwili w trudnej sytuacji, w czasach epidemii i narzędzia, które w tym ośrodku mają być rozwijane, to są właśnie te narzędzia, które w tej chwili najbardziej są potrzebne lekarzom. To są systemy informatyczne, między innymi do analizy obrazów, do wspomagania diagnozowania. To są różnego rodzaju narzędzia, to są różnego rodzaju urządzenia wspomagające pracę lekarzy. Ośrodek Zabrzański jest nie tylko aktywny w pozyskiwaniu tego projektu, ale również we wszystkich działaniach, które w tej chwili są czynione na rzecz zwalczania epidemii. Dlatego wydaje mi się, że miejsce jest świetne, atmosfera jest doskonała i tylko dzięki współpracy miasta, uczelni, przemysłu i dzięki współpracy międzynarodowej, bo tutaj należy bardzo wyraźnie podkreślić rolę pana profesora Hajdasińskiego, Nairobi University, które również wspierało nas w tych kontaktach z firmą Philips. Dzięki takiej synergii będziemy w tej chwili budowali Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, Assist Sport Med Silesia. Także bardzo się cieszę, że ten projekt finalizujemy. Liczymy na to, że rzeczywiście ta inwestycja w tej chwili już bardzo szybko będzie postępowała i w tym planowanym okresie za 15 miesięcy, że będziemy już mogli skorzystać z dobrodziejstw, które dostarcza nam ten ośrodek. Będziemy mogli rozwijać technologię, będziemy mogli podnosić kompetencje kadry medycznej. Będziemy mogli służyć nie tylko nauce, ale i społeczeństwu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za te słowa i o zabranie głosu poproszę dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej, pana profesora Marka Cina. Dziękuję bardzo. Pani prezydent, panie wicerektorze, szanowni państwo. To podpisanie umowy wieńczy okres 8 lat żmudnej pracy od samej koncepcji przez wszystkie kwestie formalno-prawne, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Dużo zostało powiedziane, jak duże nadzieje wiążemy z realizacją tego projektu. Natomiast ja od siebie, w imieniu całej społeczności, Wydziału Inżynierii Biomedycznej, dla których przede wszystkim pracowników ten projekt jest realizowany, bo on podniesie nasze możliwości realizacji badań na poziom światowy,
chciałbym wszystkim, którzy się przyczynili do realizacji tego projektu, podziękować. Nie sposób naprawdę wszystkich wymienić, ale pozwólcie Państwo, że kilka osób, którym chcę w sposób szczególny podziękować, pozwolę sobie wymienić. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik, Radzie Miasta Zabrze za przekazanie gruntów pod tą inwestycję. Operat szacunkowy, proszę Państwa, ponad 10 milionów złotych. Bardzo serdecznie dziękuję. Od samego początku wspierał nas również magnificencja rektor. Panie rektorze, serdecznie dziękuję za to, że pojawiły się środki. To tylko dzięki Pana aktywności i dzięki dobrej kondycji finansowej uczelni możemy sfinansować przy okazji tego projektu również aulę, która jest bardzo potrzebna. Rektorze, na ręce Pana rektora podziękowania dla wszystkich osób Politechniki Śląskiej, którzy nas wspomagali w Centrum Zarządzania Projektami i w różnych innych jednostkach. To wsparcie było dla nas niezwykle cenne. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi Hajdasińskiemu. Jest ambasadorem, co zostało już powiedziane, współpracy z firmą Philips, która to firma zdecydowała się wesprzeć nas kwotą 20% w ogóle ogólnego budżetu projektu. To jest niespotykane w skali w ogóle, myślę, naszego kraju. To jest to, co powoduje, że ten projekt jest absolutnie wyjątkowy. Mało tego, że dostaliśmy 20% wkładu do projektu potrzebnych środków niepublicznych, ale otrzymaliśmy w ramach tego wkładu, proszę Państwa, najnowocześniejsze technologie, do których teraz pracownicy Wydziału Politechniki Śląskiej, to jest dla całej Politechniki Śląskiej projekt, będą mieli dostęp, a przez co nasze kompetencje będą stawiały nas wśród tych, z którymi, myślę, Światowe Ośrodki Rozwoju Technologii Medycznych będą chciały współpracować. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, no nie sposób ich tutaj wymienić. Dziękuję firmie już dzisiaj za podpisanie umowy Mostostal i wiążę duże nadzieje, że realizacja tej umowy przebiegnie jak najbardziej dla nas wszystkich z dużym powodem do satysfakcji, bo jest to zaprojektowany nowoczesny budynek, a teraz kwestia jakości wykonania, w co głęboko wierzę, będzie zagwarantowane przez taką firmę jak firma Mostostal. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i Pani Prezydent. Powiem tak, że no, panie rektorze, zadanie do tego momentu zostało wykonane. Ja jako dziekan, który już kończę swoją kadencję, mam z tego powodu dużą satysfakcję. To było 8 lat ciężkiej pracy, a dzisiaj podpisujemy umowę i przechodzimy do realizacji fizycznej tego projektu. Za 15 miesięcy pochwalimy się, myślę, że jednym z najlepszych ośrodków w Polsce, jeżeli chodzi o realizację badań w obszarze rozwoju nowoczesnych technologii. Bardzo dziękuję. Jestem dumny z tego, że mogę być tutaj i że mogę partycypować w tym projekcie. Wszyscy mi bardzo dziękują, ale ja właśnie chciałem wszystkim podziękować za to, że mogliśmy ten projekt doprowadzić do sukcesu. Dowcip polega na tym, że firma Philips jest olbrzymią organizacją i komunikacja z tą firmą jest dosyć skomplikowana, ale dzięki temu, że jestem również zatrudniony na Uniwersytecie Nairobi, Uniwersytecie Biznesowym, gdzie 70% managementu Philipsa zostało wykształcone. Udało się, wolny żartu. Także jesteśmy szalenie zadowoleni i jednocześnie doceniamy tak samo możliwości badawczo-naukowe Politechniki Śląskiej Wydziału Biomedyki, Biomedyki Inżynierii Biomedycznej, z tego względu, że to laboratorium ma dostarczyć, że tak powiem, wartość dodatkową nie tylko dla Polski, ale również dla całego świata, również dla Philipsa, który działa na terenie, powiedzmy sobie, naszego całego globu. Tak jak już parokrotnie podkreślałem, ja jestem absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Automatyki i to, co w tej chwili czynię, to jest jak gdyby kontynuacja mojego zaangażowania na tej uczelni, wspaniałej uczelni. I czuję się, że tak powiem, głęboko, głęboko zaszczycony możliwością współpracy z Państwem. No i mam nadzieję, że będziemy mogli doprowadzić ten projekt do jak najlepszego, że tak powiem, końca, czy tam początku, bo to w zasadzie zaczynamy. I jednocześnie są już od razu głosy, że tak powiem, praktycznego zastosowania tego projektu w formie badań naukowo-badawczych z implementacją dla firmy Philips lub ewentualnie partnerów firmy Philips. Jako że ta organizacja, jak Państwo prawie wiecie, w tej chwili dokonuje transformacji i będzie organizacją tak zwaną eko-biznesową, to znaczy współpracującą bardzo, bardzo szeroko ze wszystkimi możliwymi partnerami. No cóż, więcej nie mogę powiedzieć, czuję się zaszczycony, bardzo dziękuję, że mogę wziąć udział w tym spotkaniu dzisiejszym. No i mam nadzieję, że po 15 miesiącach będziemy mogli się cieszyć
doskonałym, że tak powiem, laboratorium, doskonałą obsadą ludzką, doskonałym, że tak powiem, wyposażeniem, które dostarczy nam firma Philips. Dziękuję bardzo. Tutaj stojąc przed Państwem, jestem bardzo satysfakcjonowany, że po pierwsze Państwo bezpośrednio jako Politechnika zaufaliście nam i powierzyliście nam do wykonania to zadanie. Pani Prezydent, za te ciepłe słowa, za dotychczasową współpracę i tą rekomendację. Tutaj dwa lata temu faktycznie podpisywaliśmy umowę na rozbudowę szpitala w Biskupicach. W ostatnich latach wiele różnych zadań dla miasta Zabrza, myślę, że z powodzeniem udało nam się wykonać. To też Pani Prezydent potwierdza. Zresztą dla Państwa, czyli dla Politechniki Śląskiej, też w ostatnich latach wykonaliśmy kilka ciekawych projektów, i z których wszystkich jesteśmy bardzo satysfakcjonowani. Zarówno ja, jak i kolega, też jesteśmy wychowankami tej uczelni i sobie bardzo to cenimy, że mamy taką możliwość, żeby dla Państwa pracować, bo to są też, my zatrudniamy też, jesteśmy firmą właśnie, której korzenie są, siedziba jest w Gliwicach. Zresztą historycznie rzecz biorąc, Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego wybudowało większość obiektów, których tych historycznych, które się mieszczą, których Politechnika dzisiaj pracuje, Wydział Budownictwa, Górniczy, to są te dzieła z lat 50. jeszcze, które automatykę, chemię, tą nową, to wszystkie to budowała Gliwicka Przemysłówka. Nasze ciekawe też dokonania są też na terenie Zabrza, to Pani Prezydent, te najnowsze, jak i te bardzo historyczne, bo nawet do muzyki i tańca podobno też budowaliśmy. My do tej tradycji jesteśmy mocno przywiązani. Losy się tak potoczyły, że staliśmy częścią Mostu Stalu Zabrze i tym bardziej te wszystkie związki teraz zabrzeńsko-gliwickie są bardzo dla nas ważne i bardzo odczuwamy dużą satysfakcję, że możemy dla takich inwestorów pracować. Tym bardziej w obecnych czasach, gdy za naszymi oknami świat się gwałtownie zmienił, również gospodarczo, dla nas jest to tym bardziej duża satysfakcja, że możemy, że to jest pewna forma, może i na wsparcie dla lokalnego biznesu. Mamy, to jest pierwszy kontrakt, który w tych czasach trudnych podpisujemy. Daje nam też jakąś perspektywę zatrudnienia i ze swojej strony mogę jeszcze raz serdecznie podziękować za to zaufanie, a z drugiej składam deklarację, że dołożymy wszelkich starań, żeby to, co wybudujemy, zadowoliło Państwa jako zlecających i służyło przez wiele lat kolejnym pokoleniom i studentów, i pracowników, i było przydatne, i też powiedzmy sobie to, o co Pani Prezydent wiele lat walczyła, żeby też Politechnika się trochę w Zabrzu znalazła i zmieniła wizerunek, powiedzmy, taki utrwalony miasta, takiego robotniczego na bardziej taki nowoczesny. To też ma swoje zalety, poza tym jesteśmy taką bliską aglomeracją, które te związki są naturalne między tymi miastami, duże i ludzkie, i biznesowe, także to wszystko stwarza dodatkowe takie ciekawe tutaj splot okoliczności, które jest bardzo satysfakcjonujące. No i jeszcze raz chciałem podziękować i jeszcze raz podkreślam, że wszystko zrobimy, żebyśmy za te 15 miesięcy z haczykiem mogli spotkać się na takiej uroczystości, której naprawdę będziemy wszyscy odczuwali nie tylko satysfakcję z podpisanego dokumentu, ale z tego, co tam my postawimy dla Państwa. Dziękuję bardzo. Ja bardzo przepraszam, chciałem jeszcze tylko króciutką notatkę tutaj, czy wstawkę zrobić z tego względu, że czuję się zaszczycony możliwością współpracowania z firmą Mostostal. To będzie drugi raz w moim życiu. Pierwszy raz w moim życiu było w 1996 roku, kiedy budowaliśmy razem wspólnie z Mostostalem część firmy Kemira w Rotterdamie, w Moerdijk, zbiorniki, także wy jesteście sławni. To jest doskonała firma z najlepszą reputacją, jakakolwiek jest. W związku z czym jestem absolutnie przekonany, że ten projekt będzie olbrzymim sukcesem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to jest właśnie ten moment, moment podpisania umowy. Thank you.
uroczyste otwarcie tego ważnego ośrodka, który podniesie atrakcyjność nie tylko miasta, ale całego regionu. Zastępca prezydenta miasta, pan Krzysztof Lewandowski, którego również poprosił o zabranie głosu. Panie prezydencie, będzie bardzo miło. Wypada wyłącznie ucieszyć. Rzeczywiście to był długi proces. Częste spotkania z panem dziekanem i długie rozmowy, w jaki sposób doprowadzić ten projekt do szczęśliwego finału, więc pozostaje mi tylko wszystkim podziękować i pogratulować.